wszędzie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Witam wszystkich, Arkadiusz Brzyski, intheccage.pl, a to jest ITC Fight Week. Zapraszam! Merab Dvalishvili wygrywa z Petrem Yanem na UFC Vegas 71. Dvalishvili nie dał żadnych szans Petrowi Yanowi. Gruzin okazał się znacznie lepszy od byłego mistrza na pełnym pięciorundowym dystansie. Sędziowie jednogłośnie wskazali Dvalishviliego jako zwycięzcę, punktując 3 razy 50-45 na jego korzyść. Łukasz Brzeski zdominowany przez Williamsa na UFC Las Vegas 71. Brzeski po raz kolejny powraca ze Stanów Zjednoczonych bez zwycięstwa. O ile w pierwszej walce mieliśmy do czynienia z kontrowersją, tak w pojedynku z Williamsem Polak nie miał nic do powiedzenia. Sędziowie jednogłośnie wskazali Karla Williamsa jako zwycięzcę, punktując 2 razy 30-26 i raz 30-27. Cezary Oleksiejczuk wygrywa po 5 rundach z Abdurzakowem na gali FEN45. W main evencie FEN45 Cezary Oleksiejczuk stanął do kolejnej obrony pasa mistrzowskiego w wadze do 77 kg. Mansur Abdurzakow postawił młodemu czempionowi twarde warunki i był nawet blisko poddania go w 4. rundzie, ale to ręka zawodnika ANKOS MMA powędrowała do góry decyzją sędziów. Sędziowie mieli co punktować i po 5 rundach przyznali wygraną jednogłośnie aktualnemu mistrzowi. Bo miałem właśnie takie momenty, że musiałem się bronić, właśnie gdzieś byłem w trudnych sytuacjach, przetrwałem to, pokazałem charakter, nie poddałem się. Myślę, że to taki no chyba najcenniejszy skarb w mojej karierze, jeśli chodzi o doświadczenie. Oficjalnie Sterling kontra Cejudo walką wieczoru UFC 288. 6 maja były podwójny mistrz Henry Cejudo wraca do akcji. Skrzyżuje wówczas rękawice z Aljamainem Sterlingiem. Henry Cejudo po raz ostatni widziany był w oktagonie w maju 2020 roku. Zmierzył się wówczas z Dominikiem Cruzem, którego pokonał przed końcem drugiej rundy. Była to jego 6. wygrana z kolei. Tuż po triumfie podjął decyzję o zawieszeniu rękawic na kołku. Jak widać, nie wytrwał w tym przekonaniu zbyt długo, bowiem do akcji powróci już za kilka miesięcy. Momentalnie przystąpi do konfrontacji o pas mistrzowski, mierząc się z Aljamainem Sterlingiem. Sterling wystąpił pod sztandarem UFC aż 17-krotnie, zwyciężając 14 razy. Ostatni pojedynek stoczył w październiku minionego roku, kiedy dostanął w szranki z TJ Dillashawem. Amerykanin podszedł do tego boju z kontuzjowanym barkiem, dlatego Funkmaster nie miał najmniejszych problemów, by się z nim uporać. Potyczkę wygrał w drugiej odsłonie, rozbijając oponenta z zapleców. Joanna Jędrzejczyk dostała propozycję rewanżu z Karoliną Kowalkiewicz na KSW Colosseum 2. Wydawało mi się, to jest taka mała rzecz, a pieniądze stoją dziś na przeszkodzie, tak to rozumiem. No tak, bo jeżeli mam aktywny kontrakt z UFC i ja zarobię o połowę mniej albo 3 razy mniej, no to co byś wybrał dla swojej rodziny? To nie znam tych liczb, nie wiem, czy to jest 3 razy mniej. To naprawdę duże, to jest taka, wiesz, połowa wynagrodzenia, bo nawet więcej, nie? To jest różnica, że finalnie, wiesz, nie wiem, możesz zabezpieczyć przyszłość swoją i swoich dzieci po raz kolejny. To jest takie coś. Także czemu ja mam to zrobić w imię czego? Tego, że zawalczę w Polsce na Stadionie Narodowym dla polskiej publiczności. Chciałabym to zrobić i to zawsze było moim marzeniem. No niestety się to nie udało, ale myślę, że i tak cieszyłam oczy widzów z Polski. To też nie było ode mnie zależne do końca, gdzie walczyłam, no bo UFC tak często nie wracało z galami numerowanymi. Akurat jak UFC było w Polsce, ja byłam mistrzynią i wykorzystywali mnie na wydarzeniach pay-per-view, których nie było w Polsce i to też nie było ode mnie zależne. I ja zawsze mówię, że nie ma sportu bez kibiców. Ja mam tych z kibiców globalnych, bardzo dużo z Polski, ale no nie, jeżeli ja mogę zrobić coś dla najlepszej organizacji MMA na świecie, czemu nagle mam zejść i zrobić to dla polskiej organizacji? Chociaż ja mam ogromny szacunek do Maćka i Martina, naprawdę ich uwielbiam, często rozmawiamy, ja mam ogromny szacunek dla KSW, ale no nie, no po prostu nie zejdę ten level niżej. Wiem, że panowie też rozmawiali z Karoliną, mówili o walce, że fajnie było zrobić, mi powiedzieli o tym, że to była walka z Karoliną Kowalkiewicz, a Karolinie nie powiedzieli o tym, że byłabym to ja, nie? A ja z Karoliną o tym rozmawiałam, także wiesz. Mateusz Gamrot zdradził plany UFC dotyczące Polski. Jak dotąd UFC zorganizowało w Polsce 2 gale. Miejscami, które ich gościły, była krakowska Tauron Arena, a także znajdująca się na granicy Gdańska oraz Sopotu Ergo Arena. Od ostatniego eventu minęło już grubo ponad 5 lat. Wcześniej były tylko spekulacje na backstage'u i takie rozmowy pozakulisowe, a teraz, kiedy byłem w Fight Weeku w dniu medialnym w środę, to sami do mnie ludzie podchodzili z obsługi, którzy mnie obsługiwali tam i mówili, że UFC wybiera się po prostu i co ja o tym myślę i nawet podawali, wiesz, ludzie z Ameryki podawali mi nazwy hal, i nazwy miejscowości tych hal, wiesz co, więc wiedziałem, że to nie jest bójda, tylko naprawdę z nimi rozmawiają. Plus gdzieś tam, wiesz, wspominali o potencjalnych nazwiskach, które mogą się tam bić, więc no mi się wydaje, że w przyszłym roku zawita do Polski. Rozmawiamy, rozumiem, o, nie wiem, Ergo, Tauron Arena, Gliwice Arena, tych największych obiektach. Rozmawiamy o największych arenach, no. Okej. Mariusz Pudzianowski zmierzy się z Arturem Szpilką na gali XTB KSW Colosseum 2. O tej walce mówiło się od dawna i w końcu nadszedł czas, aby do niej doszło. Podczas gali XTB KSW Colosseum 2 Mariusz Pudzianowski zmierzy się z jednym z najbardziej znanych i popularnych polskich pięściarzy, Arturem Szpilką. Do walki w królewskiej kategorii wagowej dojdzie już 3 czerwca na PGE Narodowym. Historia Mariusza Pudzianowskiego w świecie MMA jest pełna triumfów, ale także trudnych momentów. Ostatecznie jest jednak opowieścią o determinacji i wytrwałości w dążeniu do celu. Pudzian jest dziś jednym z najbardziej doświadczonych zawodników organizacji KSW. Na swoim koncie ma 26 pojedynków, z których aż 12 wygrał przez nokaut. W ostatnich latach Mariusz był na fali 6 wygranych z rzędu. W tym czasie pokonał tak znanych zawodników jak Łukasz Jurkowski czy Michał Materla. W ostatnim boju, do którego doszło w grudniu zeszłego roku, Mariusz musiał uznać wyższość w klatce Mameda Halidowa. Artur Szpilka zebrał ogromne doświadczenie na najwyższym światowym poziomie w boksie zawodowym. W roku 2016 walczył o pas mistrza świata WBC królewskiej kategorii wagowej, a na swoim koncie ma zwycięstwa nad tak znanymi pięściarzami jak Tomasz Adamek, Mariusz Wach czy Mike Molo. Szpila kroczy teraz jednak przez świat MMA, ale jest dopiero na początku tej trudnej drogi. W profesjonalnych klatkach stoczył do tej pory 2 pojedynki i oba wygrał. W styczniu miał ponownie zawalczyć na gali XTB KSW 78 z Arkadiuszem Brzoskiem, jednak kontuzja wyeliminowała go z tego pojedynku. Artur wrócił już do pełnej sprawności i szykuje się do największego wyzwania w karierze w mieszanych sztukach walki – starcia z Mariuszem Pudzianowskim. Jak Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę oraz subskrybujcie kanał, a po więcej newsów zapraszam na www.intheccage.pl oraz na nasze social media. Na razie!